Witajcie kochani, wróciłam ze sklepiku i tak szybko chcę wam pokazać co kupiłam. Nic nadzwyczajnego, przeważnie to co w każdym domu powinno być. Papier toaletowy. Trzeba się posiłkować ten. Słuchajcie, była przycena w sklepie, one, te sosy, czekajcie, wystawię wam, żeby nie szeleścić już. Te sosy, które ja zawsze kupuję, one są po około 7,99 w promocji, to tam 6 chyba złotówkę, tylko taniej. Dużo widzicie? Może papier, bo to nie jest temat na film. O, bardzo dobrze widzicie. Słuchajcie, dzisiaj była promocja, zaraz wam powiem, chyba po 3 złote. Tak, widzicie? $2,99. I jak nie kupić? Jak ja tego bardzo dużo używam, ale obiecałam w jednej mojej widzce, obiecuję ci Aniu, że przetestuję twój sos domowy i pochwalę się nim na antenie, jak go przygotowuję, czy będzie zjadliwy. Nadam mu inny ton, taki jakby mój, i zobaczymy. I na antenie będzie przetestowany. No wiecie, do spaghetti i do risotto, albo odwrotnie, jak to woli. I słuchajcie, kupiłam płyn E. Ci, co są w moim wieku, czyli tak 30-35+, znają E, albo ich rodzice, bo na E żeśmy my wychowani. Słuchajcie, jest bardzo gęsty, naprawdę, w porównaniu z tym, które oglądałam i których ostatnio dwa używałam, no masakra, płynne i 5 nakrętek nic nie daje i pranie nie pachnie. Półlitrowy, bardzo gęsty, już wam mówię ile kosztował, sporo, bo jest mały, ale... A nie, 3,99, no to w sumie nie za dużo. Bo na półce chyba 7, ale może był większy, bo był tylko jeden. No, słuchajcie. Przetestuję, zobaczę, powiem wam, czy działa. Wąchałam go, w miarę ładnie pachnie, no ale to o ubrania chodzi, a nie o węch. I to na tyle, pusta reklamówka. Ja się z wami żegnam, bo lecę do lekarza. Mam niby na określoną godzinę, ale wiecie jak to jest. Najlepiej być pierwszym. No nie, o 6 nie wstałam, jest w tej chwili 9:30, więc lecę. I ja się z wami żegnam i do później. Pa, pa. Kochani, chciałabym wam pokazać mój patent. Sama go wymyśliłam. Myślę, że ktoś już wcześniej na coś takiego wpadł. Niestety ja... stety, sama do tego doszłam małymi kroczkami. Słuchajcie, każdy z was, kto ma ociekarkę na naczynia, oczywiście ma też tą tackę, prawda? I tacka no raz w tygodniu wymaga sprzątania, a raz na dwa to już szorowania, jeżeli się dobrze nie wysprząta. Słuchajcie, tu na mojej tacce, nie wiem czy dobrze widać, spróbuję wam pokazać. O, widzicie, to jest sól do kąpieli. Sól do kąpieli. Kiedyś swego czasu wymyśliłam coś takiego, żeby po prostu polewać to na jakiś, raz na jakiś czas pachnącym mydłem do rąk albo płynem do kąpieli. Nie za dużo, tylko tak tyle, aby po prostu, bo to i tak po nocy się rozleje na równo. A chodzi o to, żeby po prostu jak kapią te naczynia, ta woda kapie, nie naczynia, tylko woda kapie. Ja też puczę butelki po mleku, po śmietanie i zanim to wyrzucę do recyklingu, więc też na ociekarkę i to kapie ta resztka, więc to wszystko gnije przez noc, bo to kilka godzin wystarczy, żeby to śmierdziało strasznie. Przepraszam za wyrażenie, dla wrażliwych proszę dalej. Więc wymyśliłam to polewanie pięknym, pachnącym mydłem albo żelem do kąpieli. A ostatnio wpadłam na pomysł, który lepiej wygląda estetyczniej. No i ta sól wciąga. Wciąga te zapachy, te płyny wszystkiego, każdego rodzaju. No i zapachy. No i raz na 2-3 dni po prostu wyrzucam. Wyczyszczam, wylewam, co tam, przecieram dobrze. Nie muszę już szorować, bo ten kamień już się tak nie osiada. Jeżeli was zainspirowałam, to bardzo będzie mi miło. A to moje śniadanko. Bułeczka, nie wiem czy zobaczycie, 3 albo 4 ziarna, nigdy nie wiem, i grahamka do tego. Tu jest pasta z łososiem, ogóreczek kiszony, mojej roboty, muszę się pochwalić. Ogórek jest mój.
wyhodowany w moim ogródku i zrobiony przeze mnie. Herbatka, o, tutaj widzicie Lipton, to jest ta, którą zakupiłam niedawno, jak się nazywa? Brzoskwinia i ananas chyba. Powiem Wam, żadna rewelacja, piłam lepsze. Pachnie tylko jak się otwiera kartonik i jak się zalewa wrzątkiem. Za chwilę nie pachnie, a smak bez cukru masakra. Jak taki naprawdę rozwodniony kompot, niedobre. No, wypiję, bo kupiłam, więc po prostu no, wykorzystam. Ale no, nie polecam. Jeżeli inaczej, jeżeli ktoś naprawdę, ktoś lubi owocowe herbaty, ale nie bardzo takie, wiecie, owocowe max, że tam zapach i się rozchodzi po całym domu, no to polecam tą. Ale jak ktoś lubi takie jak ja, że mocne smaki, zapachy, no to nie. Na razie się z Wami żegnam, a ja idę pałaszować śniadanką.